14 sierpnia 1941 roku. Rozlepiono dzisiaj afisze o rozwiązaniu partii komunistycznej we Francji. Dopiero? 16 sierpnia 1941 roku. Po południu w Muzeum Rodena 1001 figur miłosnych. Przy czym nie wiadomo, kto z kim, kto komu, kto gdzie, którędy i w jaki sposób. Kilka prześlicznych główek, poza tym bez wrażenia. Ładny pałacyk w cichym i trochę zapuszczonym ogrodzie. Siedzieliśmy nad brzegiem fontanny. Dalej biegało kilkoro dzieci, kilka różnokolorowych kulek. Kulki zbiegły się w jednym miejscu nad sadzawką. Pływał tam utopiony ptak i kulki chciały go wyciągnąć. W cichym powietrzu brzęczały muszki. Letnie popołudnie. Przyzwoitość przede wszystkim. Sika się, czytając afisz o uleczalności syfilisu. Przylepiony wewnątrz i niewidoczny, będąc widzialnym od pasa wzwyż przez wszystkich przechodniów. 18 sierpnia 1941 roku. Nowe afisze. 1 000 000 franków nagrody za wskazanie sprawców ciągłego rozkręcania szyn kolejowych. Wykolejają się jedynie niemieckie pociągi, ostatnio często. Na afiszach niemieckich przylepiają motylki z sierpem i młotem. Komuniści wypowiedzieli Niemcom wojnę na terenie Francji okupowanej. Dzisiejszy komunikat londyński jest prosty i suchy. Właściwie ofensywa niemiecka w Rosji została zatrzymana. Obydwie strony przygotowują się do przezimowania. 23 sierpnia 1941 roku. Wczoraj zabili jakiegoś oficera niemieckiego. Dzisiaj nowe afisze. Wszyscy więźniowie narodowości francuskiej aresztowani przez Niemców lub na rozkaz Niemców będą uważani za zakładników i w razie powtórzenia się zamachów tego rodzaju część zostanie rozstrzelana. Zaczyna być wesoło. Jeden z moich kolegów francuskich był oburzony. To nie ma sensu, to za drogo kosztuje. Zaleski, Sejda i Sosnkowski zostali zwolnieni. Prawdopodobnie nie zgodzili się z układem polsko-sowieckim. A może przewidują konsekwencje? 27 sierpnia 1941 roku. Pogłoski o aresztowaniu Göringa. Za wcześnie. Głupia plotka. 28 sierpnia 1941 roku. Mała, ciasna uliczka w okolicach Jardin des Plantes. Światło poranne przefiltrowane przez mgiełkę. Na ulicy złotawy półmrok, na brzegach chodników jeszcze pełne pudła ze śmieciami, w których grzebią psy. Pod ścianami domów prześlizguje się ociężałym truchtem kilka wielkich szczurów, a środkiem ulicy wlókł się ślepiec z białą laską, ciągnąc ciężko wyładowany wózek na dwóch kołach. Macał laską przed sobą i dociągał wózek do każdego wymacanego punktu. Ruch wózka był ciągiem małych skoków. Z wózka zwieszała się brudna, purpurowa szmata. 30 sierpnia 1941 roku.
Rozstrzelali 7 Francuzów i 1 Holendra. 3 za szpiegostwo, 5 za udział w manifestacjach komunistycznych przeciwko armii niemieckiej. Rozwiesili afisze. Policja urządza wielkie obławy i rewizje w hotelach. Aresztowano kilkunastu Polaków, ale Szwerbel natychmiast interweniował na policji i wypuścili ich. Troszczy się to gestapo o nas jako własne dzieci i krzywdy nie da zrobić. Ale ksiądz Cegiełka, Konarski i Rosinkiewicz siedzą dalej. Na szczęście jeszcze w Paryżu. Od 12 lutego trzyma ich we Francais. Podobno twierdzi, że gdyby to całkowicie od niego zależało, to wypuściłby ich od dawna. Ale ksiądz Cegiełka popsuł mu wszystko. Ciekawy człowiek. Miał kilkanaście posunięć wobec Polaków, które trudno sobie wytłumaczyć. Postąpił po prostu po ludzku. Nieraz z dużym poczuciem humoru, co u Niemca wydaje się wprost niewiarygodne. Paryż znowu zawalony żołnierzami. Sprowadzili ich widać umyślnie, aby uspokoić wzburzone umysły. Kończy się lato, dni coraz krótsze. 1 września 1941 roku. Druga rocznica wybuchu tej wojny. Nie chce mi się uwierzyć. Udało się jak dotąd, udało się przetrwać. Miałem dotąd szczęście. Wstyd mi, ale pomimo wszystko, co nas dotąd spotkało, jeszcze nigdy w życiu nie czułem się tak szczęśliwy jak przez te lata. Nawet te 2 lata wojny. Jeszcze nigdy w życiu nie czułem się tak dobrze. Piszę to w pełni władz umysłowych i nie umiem sobie tego wytłumaczyć, ale czuję to i nic na to nie poradzę. Może jestem w tej chwili jedynym okazem tego rodzaju? Pochłania mnie życie, to wspaniałe, soczyste życie, ten Paryż czasu wojny, każdy dzień. 3 września 1941 roku. Już wrzesień. Lato minęło jak mgnienie oka. Jestem dziś rozmarzony. Myśl snuje mi się po głowie jak dym z papierosa w letni, upalny wieczór. Czasem jakieś głupstwo tak nastraja, a dziś zdarzyło mi się takie głupstwo. W południe po obiedzie wyszedłem z bistra przejść się. Poszedłem w stronę pałacyku przy kościele w Châtillon. Jest to cichy placyk zamknięty murami małych domów i gotyckim kościółkiem. Słońce świeciło, ciepło, cały placyk drzemał i wyglądał jak dekoracja w operze. Usiadłem na ławce. Obok mnie zauważyłem kawałek papieru przygnieciony kamieniem. Odsunąłem kamyk i przeczytałem tych kilka skromnych słów. Marku, wyjdź na górę. Mama pojechała do miasta. Czekam. Położyłem list z powrotem, przygniotłem kamykiem i odszedłem z przymkniętymi oczami. Zdawało mi się, że śnię. Spokój, cisza, słońce, małe domki i kościół. I Marku, wyjdź na górę. Miałem ochotę płakać ze szczęścia za nich dwoje. Miałem ochotę pobłogosławić im, ich pieszczotą, ich miłości. Płakać ze szczęścia, że to jeszcze możliwe. Pomimo wszystko. Mm.